Zacytujmy fragment testamentu księdza biskupa. Moim wrogom, którzy niesłusznie przydali mi tyle krzyża i cierpień, mimo wszystko przebaczam, starając się naśladować Chrystusa Miłosiernego i dziękuję im za daną mi okazję przejścia przez próbę i czyściec na ziemi. Pierwszy atak i uderzenie było na biskupa Kaczmarka. Dlaczego? Właśnie dlaczego właśnie na niego? Sądzę, że po pierwsze... Dlatego, że biskup był bardzo operatywny. Że niewątpliwie był, można by powiedzieć, i to władze sobie zdawały z tego sprawę, że był on bardzo opozycyjny. No a był to totalitaryzm i opozycji nie tolerował. No trzeba mieć tupet niesamowity, ale biskup Kaczmarek właśnie był taki tupetem. Czasami niektórzy powiedzieli, że no nieodpowiedzialny nawet biskup. Ale on po prostu taki był. To znaczy nie mógł i nie potrafił przechodzić obojętnie wobec problemów, które widział i uważał za ważne. I podejmował decyzje. Więc, no na przykład, samo to, że, proszę ojca, on podejmuje ambasadora Stanów Zjednoczonych, choć wiem, że z tym człowiekiem on się zapoznał we Francji w czasie studiów. Nie mogłem tylko dojść do tego i kapelan ksiądz Stanisław Bojas, który z Nowego Jorku przyleciał w swoim czasie i zdążył ze mną, no wywiad rzeka był. Ja mu jestem bardzo wdzięczny, on już jest po tamtej stronie, ale tyle, co on mi przekazał, bo on był sekretarzem biskupa Kaczmarka na ten czas. No i między innymi na przykład, jak się dowiedział biskup Kaczmarek, że biskup Przelążek, ten, który był współkonsekratorem, siedzi w Kijowie w więzieniu. Jest gnębiony w więzieniu, prawda, przez NKWD. To pojechał do Warszawy, do Ministerstwa Spraw Zagranicznych i powiedział, ja wiem, że biskup Przelążek jest w Kijowie i jeżeli go nie zwolnicie i nie dostarczycie go tutaj do Polski nawet i do mnie, to ja użytek z tego zrobię. Bo nie dość, żeście połowę Polski oddali bolszewikom, to jeszcze pozwalacie na to, żeby więzić takich ludzi jak biskup Przelążek. A biskup Przelążek nawet był ministrem w szkolnictwie zaraz po odrodzonej Polsce. Więc był to światły człowiek, prawda, inteligentny człowiek. Powiadam, że nawet był czas, że świeckie stanowisko biskup Przelążek w Warszawie pełnił, zanim został biskupem łódzkim. I rektorem seminarium był w swoim czasie też trochę. Więc właśnie z takim oko odwagą był biskup Kaczmarek. No więc oni rzeczywiście przywieźli biskupa Szolążka biskupowi Kaczmarkowi, konwojowali go ubowcy polscy, a do medyki dowieźli go z NKWD, towarzysze. On na pewno nawet i uszanował tych panów ubowców. Panowie przyjechali, to właśnie zostali, biskupa Szolążka przywieźli ze sobą, dostali posiłek, rozgrzali się, nakarmieni zostali i dopiero, prawda, odeszli, zostawiając biskupa wycieńczonego po więzieniu kijowskim, dajmy na to, no, w domu, w rezydencji biskupa Kaczmarka. I takich przykładów można byłoby dawać dużo. No na przykład, który z biskupów upomniał się, proszę ojca, w stosunku do więźni, do władz hitlerowskich, a biskup Kaczmarek żądał, żeby zwolniono biskupa nowowiejskiego, arcybiskupa i wetmańskiego i on ich przyjmie do Kielcy. Jeżeli w Płocku oni nie mogą być, bo Płock był włączony do Rzeszy, a tu była gubernia, prawda, w Kielcach, to on ich przyjmie. Albo na przykład i do władzy komunistycznej. Skoro on się odniósł także, biskup Kaczmarek, ratując, chcąc ratować i wyciągać tych biskupów płockich z obozu w Działdowie. Więc gdy się dowiedział o tym, że oni tam są i są wykańczani, zwrócił się do biskupa Spleta, Niemca,
biskupa w Gdańsku. Biskup Splet odpowiedział, że on naprawdę nie może nic w tej sprawie zrobić. Więc gdy władze komunistyczne aresztowały i uwięziły biskupa Spleta, biskup Kaczmarek wystosował do władz jednak list, w którym broni Spleta i mówi, że biskup Splet wtedy powiedział, że on nic nie może w tej sprawie zrobić. Że katolicy i Kościół katolicki tak samo i w diecezji gdańskiej są prześladowani. O, więc po prostu odwaga tego człowieka na każdym kroku była tak wielka, że drażniła. Księże profesorze, ale także po tym okresie więzienia, czyli w roku 57, kiedy ksiądz biskup opuszczał w miejsce internowania, bo najpierw było więzienie, później jeszcze był internowany. W 59 roku znowu zaczęły się szykany księdza biskupa Kaczmarka. On wtedy w katedrze kieleckiej bardzo jasno opowiedział się przeciwko prześladowaniu chrześcijan w Chinach. To też jest taka analogia do czasów współczesnych, kiedy media dzisiaj przemilczają właściwie, zajmują się wszystkimi tematami i jak gdzieś spotka się grupka powiedzmy 5 dewiantów, to już jest to nagłośnione na cały świat. Natomiast kiedy giną chrześcijanie, a 170 tysięcy chrześcijan rocznie ginie, to świat wydaje się przechodzić nad tym do porządku dziennego. Wtedy biskup Kaczmarek bardzo jasno z ambony w katedrze kieleckiej powiedział: nie wolno. Również właśnie to zdanie przyczyniło się do tego, że władze komunistyczne na nowo rozpoczęły szykany przeciwko biskupowi, chcąc go również obalić z funkcji ordynariusza pasterza diecezji kieleckiej. No proszę ojca, to był dokładnie. Ja byłem świadkiem, nie tylko ja. Moi rówieśnicy, koledzy i tak dalej, byliśmy na zakończenie tak zwanego 40-godzinnego nabożeństwa eucharystycznego. I on na zakończenie tego 40-godzinnego nabożeństwa w katedrze kieleckiej powiedział kazanie i rzeczywiście do tego prześladowania nawiązał. Był to główny pretekst, nie tylko ten, ale główny pretekst, że władze komunistyczne w 1959 roku w czerwcu zażądały, aby episkopat usunął biskupa Kaczmarka z Kielc jako ordynariusza. I mało tego. Od tego czasu przestały go uważać jako ordynariusza kieleckiego. Cokolwiek by biskup podpisał, od razu automatycznie było pismo odrzucane. Natomiast był inwigilowany, na każdym kroku śledzony, no i wtedy jeszcze zafundowano biskupowi księdza Świderskiego, no żeby tam twórczo budował ateistyczną Polskę. O. I właśnie to są te bzdury kompletne, które on pisze. I które pisze na zamówienie resortu. No na każdym kroku jest to kłamstwo właśnie. Ale w związku z tym, o co ojciec pyta, rzeczywiście tak było. Po tym kazaniu, które powiedział w obronie Chińczyków, była tak nabita katedra kielecka, dosłownie była katedra wypełniona. Nieraz na zewnątrz ludzie stali. Katedra jest tak trochę na wzgórku. Takie murki są wkoło katedry. To te murki zawsze były oblepione ludźmi. Gdy była zapowiedź, że ksiądz biskup Kaczmarek będzie odprawiał, czy będzie przemawiał. Po więzieniu. Więc o to chodzi, że on taki był. Urodzony społecznik. Urodzony społecznik. I każda sprawa, która była bolejącą sprawą, on tej sprawy nie przemilczał. Święty Paweł mówi w liście do Tymoteusza, czy w porę, czy nie w porę, ale karc napomina i tak dalej, ale z miłością to rób. Biskup Kaczmarek też z miłością zawsze